Tegoroczna Niedziela Palmowa przypada na 2 kwietnia. W tradycji polskiej zwana jest ona wierzbną lub kwietną. Otwiera Wielki Tydzień. Kościół wspomina tego dnia wjazd Jezusa do Jerozolimy, której lud witał Jezusa radośnie, rzucając na drogę gałązki palm. W kościołach w tę szczególną niedzielę święcone są palmy wielkanocne. W jaworznickiej kolegiacie po sumie wybrano z kilkudziesięciu 5 najpiękniejszych palm wielkanocnych. Po raz drugi największą palmę przygotowali wespół Grzegorz Merta z siostrą Klaudią i Jakub Bagieński. Palma ma 5,5 metra, powstawała cały dzień. Z dwóch dużych kijów skręconych razem i obłożona zielonym, wstążkami i różnymi ozdobami. Tradycja święcenia palm wielkanocnych sięga XI wieku. Wedle dawnego zwyczaju palmy wykonywano z wiecznie zielonych gałązek borówek, bukszpanu, cisu. Zdobiono je ususzonymi kwiatami i kolorowymi wstążkami. Poświęcone palmy zanoszono do domu, ufając, że będą chroniły domostwo przed wszelkim nieszczęściem. Na wsiach czyniono poświęconymi palmami znak krzyża nad głowami krów. Miało to dać im zdrowie. Począwszy od wierzbnej niedzieli, zdobiono chałupy malowanymi szlaczkami albo papierowym obiciem. W kościołach nadal utrzymywana jest tradycja palenia suszonych palm wielkanocnych na popiół, którym posypuje się głowy wiernych w środę popielcową.